Cześć! Dzisiaj porozmawiamy przede wszystkim o nowej postaci, czyli o Gwen. Będzie też o wpadce Jankosa oraz dwóch bohaterach, którzy zdaniem Dopy niedługo mogą opanować metę. Jak już pewnie słyszeliście, na Summoner's Rift wkrótce zawitać ma nowa postać o imieniu Gwen. Jest to mglista krawczyni, która swego czasu była zwykłą lalką uszytą przez ultalentowaną, ale skromną krawcową. Została jednak powołana do życia dzięki nieznanej jej magii, trzymając w ręku dokładnie te same narzędzia, które ją stworzyły. Bohaterka zaprojektowana została na górną aleję i jest magiem budującym się pod AP. Jednak jak prezentują się jej umiejętności? Umiejętność bierna 1000 cięć. Ataki podstawowe Gwen zadają dodatkowe obrażenia magiczne przy trafieniu. Ich wartość odpowiada procentowi jej zdrowia. Ataki podstawowe przeciw bohaterom leczą ją o pewną wartość zadanych obrażeń. Ciach, ciach. Gwen raptownie tnie swoimi nożyczkami od 2 do 6 razy, zadając obrażenia magiczne w stożku przed sobą. Gwen tnie co najmniej 2 razy plus jedno cięcie na atak podstawowy trafiający w przeciwnika. Do 4 dodatkowych cięć, czyli razem do 6 cięć. Wrogowie znajdujący się w centrum każdego cięcia odnoszą obrażenia nieuchronne, a także dodatkowe obrażenia magiczne od 1000 cięć. W. Uświęcona mgła. Gwen otacza się w uświęconą mgłę, która utrzymuje się przez 5 sekund. Będąc we mgle, Gwen ma wzmocniony pancerz i odporność na magię. Wrogowie znajdujący się poza obrębem mgły nie mogą wziąć Gwen na cel ani trafić jej żadną umiejętnością. Przy pierwszej próbie wyjścia z obszaru mgły przemieści się ona razem z Gwen, ale przy następnej mgła się rozproszy. E. Unik i cięcie. Gwen doskakuje na krótki dystans, powiększając na 4 sekundy parametry swojego ataku. Zasięg, szybkość i obrażenia magiczne przy trafieniu. Zaatakowanie wroga w tym czasie spowoduje refundację 50% czasu odnowienia tej umiejętności. R. Przeszycie. Gwen może rzucać przeszycie do 3 razy z rzędu, ale musi trafić wroga w ciągu 8 sekund, aby odblokować kolejne rzucenie w serii. Każde użycie powoduje wyrzucenie w linii prostej igieł, które zadają obrażenia magiczne, spowalniają wrogów i nakładają dodatkowe obrażenia magiczne od 1000 cięć Gwen. Pierwsze użycie generuje 1 igłę, drugie 3 igły, a ostatnie 5 igieł, czyli w sumie 9 igieł i 9 nałożeń 1000 cięć na trafionych wrogów. Jak podoba Wam się nowa bohaterka? Z chęcią usłyszymy Wasze opinie w komentarzach. Teraz jednak o czymś innym. Powiemy Wam trochę na temat nowej wizualnej aktualizacji Aramu. Wiecie, skąd w ogóle wziął się pomysł na taki tryb gry w League of Legends? Wiele osób zapewne o tym słyszało, ale Aram wymyślony został kiedyś przez innych graczy, którzy losowo wybierali swoich bohaterów na dobrze wszystkim znanym Summoner's Rift, by następnie wspólnie iść na mida, z którego nie można było wracać. Pomysł ten tak spodobał się twórcom, że postanowili sami stworzyć podobny tryb gry, który pierwszy raz pojawił się w grze 29 czerwca 2012 roku. Od tego momentu mapa posiadająca wyłącznie jedną linię jest drugą najczęściej odwiedzaną przez graczy. Jednak z racji, że tryb znajduje się w LoLu już od dobrych 9 lat, sporo jego elementów wygląda dość przestarzale. Dlatego Riot postanowił się im przyjrzeć i w aktualizacji 11.8, która trafi na serwery 14 kwietnia, całkowicie je odświeżyć. Które dokładnie elementy zostały poprawione? Śnieżka. Nowy lecący pocisk, który powinien lepiej reprezentować hitbox. Nowy efekt trafienia. Nowy efekt rozpadającej się śnieżki na końcu zasięgu. Nowe oznaczenie trafionego celu. Nowy efekt przyciągania się. Nowy efekt pokazujący się nad celem podczas aktywacji. Nowy efekt przy przyciągnięciu się bohatera. Poro. Nowa ikonka poro chrupki. Nowy pocisk porochrupki, która leci od bohatera do najbliższego poro z nowym i słodkim SFX. Poro teraz zatrzymują się, otwierają swoje pyszczki, a w ich oczach widać ogromne serca, kiedy widzą lecącą w ich kierunku porochrupkę. Nowy efekt VFX i SFX chapnięcia, kiedy poro otrzyma porochrupkę. Nowe efekty VFX serduszek, kiedy poro jest najedzony i szczęśliwy. Nowy efekt VFX serduszek, które podążają za poro, kiedy ten został nakarmiony chociaż raz. Nowy efekt eksplozji poro, który został nakarmiony 10 razy. Relikt zdrowia. Nowy efekt VFX reliktu, lewitujący plus. Nowy efekt VFX podnoszenia, dla osoby podnoszącej.
Nowy efekt VFX dla każdego w zasięgu leczonego okręgu. Inne. Poprawiono efekt świecenia się wież i dodano subtelnie opadający zimny dym. Nowy efekt wizualny odradzania. Oh, shit. Hello there. Excellent. Another new place, so good. No. Wszyscy fani G2 lub gracze, choć trochę kojarzący zawodników tej drużyny, dobrze wiedzą, że ci lubią sobie pośmieszkować czy pożartować w najmniej odpowiednich momentach. Teraz jednak sytuacja wyszła troszkę spod kontroli, a przez swoje niedopatrzenie e-sportowcy o mało nie przegrali spotkania na ostatnich playoffach LEC. Ale od początku. Kilka dni temu drużyna G2 zagrała w playoffach strzalkę i wzbudziła masę kontrowersji wśród fanów League of Legends. Po meczach w internecie zrodziła się dyskusja na temat spotkania, a społeczność zaczęła zastanawiać się, z jakiego powodu nie zbanowali oni żadnej postaci w trzecim meczu. Według wielu osób drużyna tym razem zdecydowanie przegięła ze swoim aroganckim zachowaniem i zwyczajnie nie zasłużyła na wygraną ze względu na niesportowe zachowanie. Wszystko to przez pominięcie trzeciego bana w trzeciej grze, kiedy prowadzili wynikiem 2-0. Sprawę próbował wyjaśnić na swoim streamie Jankos, twierdząc, że zwyczajnie o nim zapomnieli i skupieni na rozmowie nie zauważyli, że banują i przeoczyli blokowanie postaci. Jak wyjaśnia to Marcin? After the first two games, I already was talking about ordering food for house, you know, I was like, yeah, we're just gonna trio, let's just order some food, you know, so we can eat after we come back. And then, And then, like, I think, like, Caps was like, yeah, yeah, let's go, yeah. Because there was a Mortal Kombat tournament going on. And there was this guy who was, like, winning 2-0. And he was a BO5 as well. And he was like, yeah, after he was winning 2-0. And Miki and Caps were watching it. And Miki was, like, so mad at this guy for, like, being happy when he didn't win yet. So Caps was trolling Miki and he was like, yeah, let's go, yeah, we win, yeah. Jak możemy usłyszeć, przed meczem Jankos rozmawiał o jedzeniu, które zamówią do domu, a Cap strollował Mikiego, zamiast skupić się na nadchodzącej grze. Być może dekoncentracja była powodem tego, że przegrali następne dwa mecze, dzięki czemu Schalke zremisowały o 2-2. Ale jaka była reakcja po tym, jak zrozumieli, że nie wykorzystali szansy na zablokowanie postaci? No, it's done, but it's fine. Zawodnicy po prostu stwierdzili, że wszystko jest w porządku i wcale nie potrzebują trzeciego bana. Teraz jednak Marcin Jankowski stwierdza nieco inaczej i uważa, że było to strasznie głupie i zarozumiałe. Na całe szczęście jednak dla fanów zespołu wygrali oni ostatni decydujący mecz i pokonali Schalke z wynikiem 3-2. Już niedługo zmierzą się z Mad Lions, którzy zmiażdżyli Rogue 3-1. Przechodząc teraz troszkę tematem na zupełnie inny kontynent, przeniesiemy się do Korei, a raczej do jednego z najlepszych koreańskich graczy League of Legends. Tak, ponownie chodzi o Dopę. Jest on jedną z najbardziej rozpoznawalnych osobowości wśród społeczności LoL'a za sprawą swoich niesamowitych umiejętności i dość kontrowersyjnych wypowiedzi. Wiele osób uznaje go także za jednego z najlepszych graczy, którzy kiedykolwiek istnieli w League of Legends. Gracz często podejmuje również tematy mety i tego, co jego zdaniem wkrótce może do niej trafić. Ostatnio chwycił się dość ciekawych bohaterów, tłumacząc ich możliwą przyszłość. Postacie, którym aktualnie się przyglądam, to Xin Lao i Lee Sin Ye. Nie Lee Sin w dżungli, ale na linii.
Naprawdę, jakbym nie spojrzał na jego zestaw umiejętności, tak uważam, że jest on aktualnie przystosowany do grania w Alei, zwłaszcza na topie. Myślę, że wkrótce gracze zaczną nim grać i zauważą, że bohater nie jest już dżunglerem. Co ciekawe, gracz o niku Samhiena, który od 4 sezonów znajdował się w Diamencie, niedawno wbił Master Tier, grając wspomnianym przez Dopę bohaterem na midzie. Jego styl gry pozwala na powalenie przeciwnego bohatera za sprawą combo, który nawet nie potrzebuje super umiejętności. W pewnym momencie miał niesamowity win strike aż 19 gier. Tajną bronią jest Prowler's Claw. Hiena wyłapywał graczy w pojedynkę już na pierwszych poziomach, używając wyłącznie E lub Q i E. Na 6 levelu zaczął roamować i zbierać kille po całej mapie. Pełne combo polega na użyciu wspomnianego przedmiotu, super umiejętności, a potem Q i E. Czy build ten stanie się popularny? Aktualnie gracze Lee Sina kupują Prowler's Claw w 1,7% swoich gier i liczba ta nie uległa sporej zmianie od poprzednich patchy. Mimo że build jest mocny, nie każdy się z nim odnajdzie, natomiast z pewnością jest on warty uwagi. Co do samego Xin Zhao, to również widać, że staje się coraz bardziej popularnym bohaterem. Zapewne sami grając w LoL'a coraz częściej widujecie go na Summoner's Rift. Istnieje więc szansa, że Dopa po raz kolejny może mieć rację. I już za niedługo obydwie postacie będą jednymi z najbardziej irytujących na przyszłej mecie, które będą albo nieustannie pikowane, albo tylko banowane w co drugim meczu. I to na dzisiaj byłoby wszystko. Dajcie znać, co tym razem zainteresowało Was najbardziej.